Kochani moi, wracamy do Gothica po przerwie sylwestrowej i teraz jest taka sprawa. Jesteśmy na bagnach i on przyszedł do nas ziomek. On się nazywał jak? Lare? Jezu, aż głupio mi teraz. Łysy. Jak się nazywał Łysy? Lambert! Mamy zadanie. Pokaż mi jak dojść. Czemu mamy być zainteresowani? O, chcę, czemu żebyśmy mu być pomogli tym w wydarzeniu. Porozmawiaj dyszniącym. Koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. O, moi drodzy, śniący. Dobra. Niech śniący macie w swojej opiece. Rozdział drugi. Gniazdo pełzaczy. No, to teraz się zacznie. Lester się nazywał, oczywiście, że tak. Dobrze, no to teraz tak, gniazdo pełzaczy będzie. I musimy iść do... No dobra, to jest? Wychodzimy czy nie? Idziemy do świątyni Iberion. O kamieniu ogniskującym się musimy dowiedzieć czegoś. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Dokładnie. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. To się już więcej nie powtórzy. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. Dobra. Idziemy do świątyni. Jak oglądać mnie? No, przez apkę albo przez oddalnie przez Facebooka. O, i tutaj moi drodzy są tak. Tu są służące. Natalia. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Dobra, uspokój się. Zbudź się. Witaj, mistrzu Iberionie. A. Przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dobra, dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Czyli jest spoko. Moi drodzy, wiadomo, skrzynia. No i kurczę, kolego. Lecimy z tematem, zioło. Wiadomo. O, tu jest napisane coś o... Tu jeszcze nie było w jedynce tego, nie? Że tu jest coś napisane o alchemii i tak dalej. No właśnie. Jeszcze tego nie było. O, skrzyneczki. Za jego plecami.
cyk, 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 cyk. Ja tu, Natalia, ja tylko przyszedłem tu... O, Holender! Odejdź, nie wolno ci ze mną rozmawiać. No to przepraszam w takim razie, nie będę ci już przeszkadzał. Mamy to. Jaka jest różnica pomiędzy grami PS4 a VR, jak na HTC Vive? No jest taka, że masz no, nieporównywalnie większą bazę gier na Vive, na komputerze, wiesz? Po prostu konsolowa baza jest bardzo ograniczona, bo to jest tylko PlayStation, natomiast na komputerze jest tego mnóstwo. No i też w zależności, czy weźmiesz sobie VR-a w Vive, czy weźmiesz Oculusa, czy weźmiesz w Indexa, no to jest tak, 90% gier chodzi na wszystkich VR-ach, natomiast jest tak 10% około, na oko, z 10% tytułów jest przypisanych konkretnie na jakiś sprzęt, czyli niektóre działają tylko na Vive'owych, niektóre są ekskluzywem na Index, znaczy na Index chyba nie ma ekskluzywów, ale wiem, że na Oculusa są ekskluzywy, które nie działają na Vive'ie i na odwrót. Natomiast dla osób, które są troszkę zaawansowane w takim grzebaniu w programach i instalowanie modyfikacji, ja nie jestem, są w stanie odpalić te gry, które są właśnie niby niedostępne na daną platformę, nie? Czyli jak tam się coś zainstaluje, jakiegoś moda, jakąś łatkę, to działa nagle ta gra. Zresztą jest coś takiego jak gogle PlayStation. Jak ktoś ma gogle PlayStation, to podobno da się je poprzez jakieś tam odpowiednie podłączenie i zainstalowanie jakichś tam programów. Normalnie da się je wykorzystać do grania na komputerze, w gry i kontrolery, ale jest to dosyć skomplikowana sprawa, bo nie dość, że musisz gogle przystosować do tego, żeby działały, to jeszcze musisz kontrolery też przystosować, czyli też jakieś dodatkowe programowanie i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to ogółem łatwa sprawa. A losowanie Sławek to o 18. Tomek, losowanie już było. Sławki już są rozdane. Ogłoszenie jest na Facebooku moim, to sobie możesz zobaczyć. Musisz uważać na to, co mówisz. Dobra, ogólnie my jesteśmy w tym momencie w drugim rozdziale, czyli tutaj się powinny potwory pojawić, bo one się zespawnowały, ale my musimy zobaczyć kamień ogniskujący. Nowicjusz Lester powiedział, żeby Iberion. Iberion wysłał na poszukiwania kamienia ogniskującego. Niestety nowicjusz jeszcze nie powrócił. Guru dał mi mapę, która pokazuje położenie artefaktu. A, i jeszcze mam do oddania zioło. Dobra, Gor Kalom kazał mi, a jedziemy jeszcze do Gor Kaloma, bo te zioło mieliśmy tam pogadać z Gor Kalomem. Idziemy z nim zagadać. Gor Kalom, przepraszam. Tak długo jak mnie. Idziemy. Nie mogę się doczekać już na ten Gothic 2, Kroniki Myrtan i tam Archolos i to wszystko. O Jezu. To będzie coś tak pięknego. Ja będę w to grał i grał i grał i grał. Będziemy to przechodzić. To jest coś pięknego, poznając historię na nowo. Z polskim profesjonalnym dubbingiem. Aktorzy głosowi. No nie, no to... O Jezu! Strasznie się jaram. To będzie rok gier fabularnych, o ile zostaną dotrzymane terminy. Pierw zaczynamy od Cyberpunka, później będzie to jedna z dwóch właśnie modyfikacji do Gothica. Będzie świetnie, będzie świetnie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Gothica mogliby zrobić na VR. No nie, no to akurat żeś teraz pojechał.
Gothic na VR, co? Ty, nikt by w to nie grał. To się nie nadaje do VR-u. To ma być właśnie takie, jakie jest. Zbudź się! Czego chcesz? No gościu, kurde, wracając do produkcji ziela w nowym obozie. Dostarczyłem przesyłkę. To dobrze. Poszukaj sobie jakiegoś nowego zajęcia. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Tam jest jeszcze jakieś zadanie z kradzieżą. Dobra, ale on mi kazał... Czekajcie, bo ja chyba nie zakończyłem tematu. Zbudź się! Czego chcesz? Jakie... Moje... Czekaj, ja chyba muszę wczytać, bo coś nie poszło. Do zobaczenia. Obyś... Coś jest nie tak, czekajcie. F9. Coś spieprzyłem w dialogu, bo nie oddałem mu questa z wytwórnią. Jeszcze raz. Zbudź czego? Wracając do produkcji ziela w nowym obozie. Tak? Już po kłopocie. Zaskakujesz mnie. O. Chyba cię trochę nie doceniłem. Może jednak będzie z ciebie jakiś pożytek. No i właśnie. Dostarczyłem przesyłkę. Teraz jest to dobrze. Poszukaj sobie jakiegoś nowego zajęcia. No i dwa questy żeśmy wykonali. I do zobaczenia. I mamy tu zaginiony strażnik. No i... Oby śnion... Dobra, dobra. No i teraz mogę zapisać sobie. Jest git. Dobra, idziemy. Teraz możemy iść. Cyberpunk. Final Fantasy Remake mnie nie obchodzi, wiesz? Final Fantasy Remake tej gry mnie za bardzo nie obchodzi. Z tego co kojarzę, tutaj bym mógł iść po dzienną dawkę ziela, ale już to olewam. Ty, ale poczekajcie, skoro tu na bagnie dostajemy dzienną dawkę ziela... O! To za wspaniały bóg. Tego nie widziałem. Słuchajcie, jeżeli na bagnach dostajemy dzienną dawkę ziela, w starym obozie dostajemy od Snafa jedzenie, to w nowym obozie też coś dostajemy? Czy tam nie ma takiego czegoś? Takich specjalności. Dobra. Zobaczmy tą mapę, ponieważ mieliśmy sprawdzić sobie mapę. Mapa Iberiona. I teraz tak. Musimy przejść. Aha, okej, dobra, to już to gdzieś nad nami jest. Coś tam kojarzę, ale jak piąte przez dziesiąte. Okej. No i latają. Codzienny wpierdziel. A, że codziennie możemy sprać mu ryj temu. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Fajny tank mechanik? Nie, to ty przez Jaroka chyba wszedłeś. Niestety na Jaroku... Nie wiem. Nie umiem sobie dać rady. Nie umiem chyba sobie programisty jakiegoś znaleźć, który im to zrobi. Już minęły prawie 3 miesiące, a dalej jest problem z aktualizacją tego, jaka jest gra ustawiona i tak dalej. Nie chcę też tutaj nikogo oceniać, czy się jakby, czy przykłada, czy nie przykłada, bo może być tak, że to nie jest wcale łatwe i jakby nie ma takich narzędzi, albo nie pozwala na to struktura strony, żeby wyciągać te informacje, że z Twitcha jest łatwiej niż z tego, ale... Dziwne. Weźmiemy sobie grzybki, cyk, cyk, cyk. Dobra, idziemy dalej. No i teraz idziemy do tam, gdzie jest ten kamień ogniskujący. Podobno. Właśnie tutaj, gdzie idziemy, powinien gdzieś się znajdować. Ja chyba kojarzę to miejsce, bo myśmy je odwiedzili już tutaj. Czyli to było takie miejsce z takim piedestałem, z takim stolikiem kościanym, kamiennym.
Więc to musi gdzieś tutaj być. Gdzieś na, za tym ścierwojadem, którego mamy przed nami. Lecimy. Kolejna z tych trętnych bestii. Jak to Bonko mówi, let's go! Dokładnie. Let's go! Let go! Jak to mówi... Keszu! Przed chwilą, moi drodzy, nie zauważyłem. Keszu mnie schostował. Także dziękuję serdecznie. To jest wariacik od Heroesów. Dziękuję serdecznie za podesłanie hosta. I życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. Także dzięki za schostowanie mnie. Widzicie, na Facebooku też się tutaj streamerzy hostują. Co prawda nie jest to tak super widoczne na czacie, jak na przykład na Twitchu, bo to widać wtedy informację, że ktoś kogoś hostuje. Ale dziękuję serdecznie i przynajmniej te osoby, które tam kilka osób przyszło. No to siema, gramy w Gothica. Ja już raz w Gothica grałem. To jest moje drugie przejście w życiu. O, uwaga, tu jest Iberion. Uwaga. Nie, idź to jest precz! Nie masz tu czego szukać! O, szukam kamienia. Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Co za wariat. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym naćpany prawdziwym sługą śniącego. Nie. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! To ćpun. Dyń! Jezus Maria, ćpun. Oj, nyrasie, nyrasie. No powiem tak, nie wiem. Myślę, że powinniśmy go ubić chyba, nie? Nyras. Jeżeli zrobiłeś to raz, możesz to zrobić też drugi raz. Bardzo jest to niebezpieczne. To jest jak osoba, która... Wiecie, jak to działa? Jak taki świr, który chciał wam zrobić krzywdę, na przykład was zabić, a wy poprzez walkę z nim jesteście w takim miejscu, że możecie go zabić, nie? Na przykład trzymacie mu nóż przy szyi i mówicie mu: słuchaj, no to już koniec, nie? No teraz jeden ruch i cię nie ma, nie? Uspokoisz się czy nie? I on mówi: dobrze, dobrze, już nie będę, nie? Już daruj mi życie. Po czym jak tylko opuścicie nóż, to on znowu was atakuje. No to są właśnie takie... To prawdopodobnie jest taka osoba, ten Nyras. Jak nie teraz, to mogłaby nas później gdzieś nawiedzić. I nastała jasność, oczywiście, że nastała jasność. Elegancko. No i co? Kiedy te święta oficjalnie kończymy, co? Okres takiego świątecznej atmosfery. Będzie trzeba już choinkę wyłączyć, lampki, emotki pozmieniać na normalne. Ogółem tak. Wracamy do na bagna. Rafał 25 gwiazdek wysłał z gifem takim machającą łapką naklejka. Pozdrawiam cię, Rafał. Hejo, hejo.
Dzięki za gwiazdki. Wątpię. Oj, wątpię, wątpię. Dobra, idziemy do Iberiona. Skończy. Jak ksiądz przyjdzie po kolędzie, kolędę mieliśmy przed świętami. Dobra. Zbudź się! Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Dobrze. Co to znaczy, że przed świętami? Znaczy, powiem ci tak, myślę, że to jest całkowicie normalna rzecz, jak ktoś mieszka przynajmniej w małym, średnim wielkości mieście. Mi się wydaje, że tylko w malutkich mieścinach i wsiach z uwagi na to, że jest mało mieszkańców, oni są w stanie to zrobić w jakimś krótkim okresie, wiesz, przeskoczyć wszystkich mieszkańców tam po świętach czy coś. W każdym razie, jeśli chodzi o duże miasta, to w zależności od parafii i ilości księży, no to potrafi trwać przed świętami długo i jeszcze długo po Nowym Roku. Więc to jest całkowicie normalny proceder, który jest właśnie uskuteczniany. No ale to też nie jest zależne od wielkości miasta, nie? Od może ilości księży plus... Nie chciałbym być... Plus może. Jak to tam zarządzają. Wszystko też zależy, jak te kolędy się odbywają, bo u nas to na przykład te kolędy przeważnie to jest taka szybka piłka, nie? Przychodzi ksiądz, robi tamtą kolędę, chwila rozmowy dosłownie, no parę chwil, parę minut max i cyk, nie? A no jakby on musi cały blok obskoczyć i całe osiedle i potem jeszcze inne, całą dzielnicę. I to ma na ileś dni rozpisane, natomiast na wsi, no to co, no oni tam tego, kawa, ciasto, tam kolęda to pewnie nie trwa 5 minut. Nie wiem, bo tylko z opowieści moich znajomych, którzy na wsi gdzieś tam mieszkali. Czego chcesz? Ja osobiście na wsi nie mieszkałem. Przysyła mnie Iberion, mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny, niech to piekło pochłonie. Jeśli myślisz, że długo jak mnie to nie... Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Tak. To świetnie. Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze! Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze.
Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem, on ci pomoże. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Niektórzy nigdy... Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak. 50 bryłek rudy chyba wystarczy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. Ale ham! Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą Siema, drogę. Witam w nowym roku, cześć, cześć. Od razu wiedziałem, że będziesz kłopota. Okej. Silniejsza wydzielina pełzaczy. No dobra, no to co? Idziemy w takim razie do starej kopalni chyba, nie? Czy chcemy jeszcze przejść jakieś zadania poboczne są tutaj, czy coś takiego? Może w drugim rozdziale nowe zadania poboczne nam się gdzieś pokazały? Może chcemy podejść do kogoś i u niego coś porobić, czy nie? Zaraz zobaczymy. Jest tu jakiś ekspert? To nie mój problem. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Zapewne masz rację. Mam już dość tej paplaniny. Mój poprzedni pełzacz kielicha nie odmówił. A, tam są, tam wiesz. Są księża. Myślałem, że i księża. Nie można polegać. Od co? Ksiądz to też człowiek. Ja tam... Jakkolwiek tam jest teraz nagonka ogólnie na cały kościół i tam na te różne takie odchyły związane z księżmi, to powiem wam, że jak jest jakiś fajny ksiądz, to naprawdę, kurde, dobrze szanować trzeba, nie? Takiego. Ja pamiętam w podstawówce uczył nas katechezy taki bardzo fajny ksiądz, wyluzowany. Widać było, że no tak miał powołanie do tego, w sensie miał super podejście takie do dzieci, taki luzak to był on, znaczy luzak, ja nie wiem, no on wtedy tak może miał z 30 parę lat, ale widać było, że to nie jest jakiś gościu, który ma 60-70 mentalnie, tylko właśnie on taki był na bieżąco, nie? On tak był na bieżąco ze wszystkim, co tam się dzieje w popkulturze. Miał takie fajne podejście luzackie, tam wiecie. Posługiwał się też normalnym, młodzieżowym językiem i tak dalej. A to się miło wspomina potem takich ludzi i nauczycieli. Przejdziemy. Tu jest mostek. Przejdziemy. O! Na przykład jeden z moich kumpli, ale to już gdzie to było, w szkole średniej, jak mieliśmy tam religię, nie, czy coś, to pamiętam, że jak ksiądz na przykład wchodził,
On miał coś takiego, że cytował z twierdzy, nie? Jakieś tam hasła, że na przykład ksiądz wchodził, a mój kumpel na głos mówił: brakuje księdza w wiosce, mój panie, i coś takiego. A on akurat ten jeden nie ogarniał, ksiądz nie wiedział w ogóle, co on gada. Żeśmy ciśli, tak gadaliśmy tekstami z gier. Czy ja miałem iść zioło do... Nie, miałem iść do tego. Dobra, let's go. Stare baby przeniosły. No na pewno, bo był za mało święty za życia, nie? Bo starsze kobiety to mówią, że jak się napił na przykład kielicha czy wino wypił, to już uważały go za antychrysta, nie? No przecież jak tak można? On powinien chodzić i mieć aureolę nad głową i rozświetlać światłość. Kobieta, dziecko? Swoją drogą... Zapomnijmy o całej... Swoją drogą mnie ciekawi jedna rzecz, jak to wygląda z punktu widzenia. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś po prostu... za młodu, już no jest ojcem, nie? Nie mówię, że na przykład wziął ślub, ale ma dziecko. No i co, i to go już przekreśla definitywnie? A na przykład chciałby zostać księdzem, bo mu się odmieniło i tak dalej, i chce zostać księdzem teraz. No i co, no chyba może, nie? Tam... A potem taka dziwna sytuacja by była, że ksiądz, który później... Ktoś dorasta, a ten synek dowiaduje, że jego ojciec jest księdzem. A, takie... Historia zna takie przypadki. No, ja też bym chciał, żeby księża mieli ten... Żeby księża normalnie mieli możliwość posiadania rodziny. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Dobra. Lewo, lewo. Prawo, 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 prawo. Nie no, Belix to jest wymysł, znaczy to jest wymysł, wiesz, no kościoła, nie? No kościół tak ustanowił dawno temu gdzieś tam. Pewne zasady były przyjęte, ktoś musiał zebrać to. What the fuck? Co to było? Powymyślał, zebrał to w kupę, stworzył takie zasady, wiesz. No i są od lat teraz takie przestrzegane, no. Na której stronie jest więcej osób połączonych z twoim czatem na Facebooku?
Nie rozumiem pytania, Han. Bo jeżeli pytasz się o... O Jarok i Bonkol TV, to jest jeden i ten sam czat. A facebookowy to jest całkowicie inny. Idziemy tu przez las, bo się zrespiły potwory znowu. Nie można je poubijać dla expa. Tam u góry jest jeszcze. Nie wiem jak go ściągnąć. Tego krzepicę. O, idzie krzepica. No i ładnie. Tak, tylko że zasada celibatu była wprowadzona, wiesz, dawno temu. I trochę się czasy pozmieniały. Czasy się trochę pozmieniały już. Ta gra za łatwa jest, potwory na hita? Nie jest za łatwa, tylko... Stary, to są potwory, które na początku sprawiały mi taką trudność, że pojedynczo musiałem je na całe HP w ogóle wyliczone mieć. To już jest, wiesz, po kilkunastu godzinach grania, nie? Czego się spodziewasz, że przez całą grę ścierwojad najsłabsze stworzenie kretoszczur będzie mnie nawalać? Gadajmy lepiej o czymś innym. Teraz zobaczysz, jak pełzacze będą, nie będzie łatwo. Zbudź się! Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość widzieliny. Wzajemnie, Bartek, szczęśliwego. Zbudź się! Dobra. Oni tam sobie idą, zbudź się, zbudź się. No, niestety Aetril i... Jest tendencja aktualnie taka, że ludzie odchodzą jakby, nie? Albo coraz mniej chcą mieć... Może nie odchodzą tak oficjalnie, ale po prostu coraz mniej uczestniczą w życiu tego właśnie. Dobra, ten mi tam coś mówi, tu jest strażnik. Do zobaczenia. Może. Dobra, ja już byłem w starej kopalni, to wchodzimy drugi raz tak naprawdę. W sumie można z nim pohandlować. Mogę coś? Mam tu wszystko. Dobra, a co on ma ciekawego do pohandlowania? Nie potrzebuję z nim handlować. Strażnik świątynny. Dobra, no to co, to idziemy, nie? Do kopalni. A jak? Wiecie, zapiszmy sobie. Można tędy zejść jakoś? Dobra. Co ten jeszcze Aaron? Aaron Snipes. Zapomnijmy o całej sprawie. Dobra, zapomnijmy. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam się będzie działo na dole.
A, do tej księdze, siema, siema. Mogę z nimi pogadać? Tu jest Jan. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Ciekawe skąd koło zębate. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? Dobra, czyli rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj już żadnych kłopotów. Chwila, czekaj, kłopotów. Patty. Okej. Okay. Dobra, to jest to. Kto to jest? Grims? Co on tak dziwnie wygląda? Powodzenia. Nawzajem, chłopcze. Nawzajem. Dobra. No dobra, tutaj sobie zapiszemy i ten... I pójdziemy zaraz do środka kopalni. Nazwę to nawet... Kopalnia, cyk, zapisane.